Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, choć jestem smutna, ponieważ nagrywam na nie swoim sprzęcie. Straciłam bardzo dużo plików. Jestem w żałobie. Mój komputer odszedł za metalowy most. Umarł, wziął i odszedł. Miał tam mnóstwo cudownych rzeczy, zdjęć. Jego wnętrze było mi bliskie niezwykle. No i wziął i umarł, no. Jeszcze nie pochowałam go, zatem liczę na to, że jakoś uda się pozyskać jego organy. Jakoś uda się coś tam uratować, ale nie chce się nawet uruchomić, więc po prostu dramat. No ale jestem, proszę Państwa. Dziękuję, że czekaliście, że wygazaliście się taką wyrozumiałością. Ten odcinek miał pojawić się w Mikołajki, ale moje życie miało inne plany na życie. Tak, moje życie zwykle ma inny plan na życie. I tak oto dzisiaj, przesiąknięta bólem i rozpaczą, rozpoczynam to nasze spotkanie. Aczkolwiek liczę na to, że za chwilkę się rozkręcę. Ale wiecie co? Nie no, muszę to powiedzieć od razu. Boli mnie to, że ja ten odcinek już nagrałam i byłam z niego bardzo zadowolona i był fajny, był momentami zabawny, no byłam taka zadowolona. Oczywiście nie pamiętam, czy dokładnie tak było, jak mówię, ale wiecie jak to jest, o zmarłych nie mówi się źle, prawda? Mówi się albo dobrze, albo wcale, a tamto nagranie mogę uznać już za nieistniejące. Zatem, gdy sięgam pamięcią wstecz, to przypominam sobie, jak się śmiałam do tego mikrofonu, jak mi cudownie słowa szły. W końcu to jest podcast w świecie słów, prawda? A wtedy słowa szły pięknie. Będę nagrywała od nowa. Za drugim razem nie wychodzi tak fajnie, no. Ale zrobię co w mojej mocy. Zresztą wy nie słuchaliście poprzedniego nagrania, więc nie możecie porównywać. Także zrobię co w mojej mocy. A żeby dzisiejsze spotkanie było jak najciekawsze dla Was i jak najbardziej zdatne do słuchania, pomimo bólu, który przeżywam. Ale tak, dzisiejszy odcinek miał pojawić się w Mikołajki, ponieważ uznałam, że to był doskonały moment, ażeby opowiedzieć Wam o pewnej książce, która miała premierę 7 grudnia. Miałam zamiar nagrać podcast o zbrodni, o której dowiedziałam się z tej książki i namówić Was do tego, żebyście 7 grudnia zakupili tę książkę jako spóźniony prezent mikołajkowy. A tak to dzisiaj mogę Wam co najwyżej polecić tę książkę jako prezent na nadchodzące święta. Albo tak po prostu. Książka jest dobra na wszystko, nie trzeba mieć okazji, żeby ją kupić sobie czy komuś, prawda? Nie trzeba. 7 grudnia premierę miała książka napisana przez francuskiego youtubera o zbrodniach. Youtuber owy zwie się Max Kys i jest twórcą treści True Crime. Zebrał 10 różnych historii, takich intrygujących, bardzo tragicznych, ale też niezbyt znanych, więc czyta się z prawdziwą przyjemnością, przynajmniej mi czytało się z prawdziwą przyjemnością, bo jest to napisane w sposób bardzo przystępny, bardzo ludzki, ale jest mnóstwo faktów, merytorycznie jest bez zarzutu, także podobało mi się ogromnie. Nie znam tego pana, wiecie, przejrzałam jego profil, jego kanał na YouTubie i wygląda bardzo imponująco. Słuchajcie, ma 1,5 miliona subskrybentów na YouTubie, ma swój merch, aha, tak, ma swój merch, a to oznacza, że osiągnął coś w świecie YouTuba. To z pewnością. I przygotowuje treści dotyczące różnych zbrodni. Przejrzałam trochę jego filmów, to naprawdę wygląda to imponująco. Są mapki, są wypowiedzi, są różne ciekawostki. Montaż jest spoko. Niestety ja nic za nic nie rozumiem, tak? Bo to jest po francusku. Przepraszam. Niestety dzisiaj przekonacie się boleśnie, jak mało wiem na temat języka francuskiego. Ale strasznie się cieszę, że wydawnictwo Feria Science, które jest partnerem dzisiejszego odcinka, postanowiło wydać w języku polskim jego książkę, książkę Max Kysa, żebyśmy my też mogli liznąć troszeczkę tego francuskiego true crime, aczkolwiek tam są historie różne z całego świata, ale cudownie, że jest polski przekład. Tytuł tej książki brzmi Morderca nigdy nie śpi. 10 prawdziwych i poruszających historii kryminalnych. Co zabawne, w oryginale książka ta nosi tytuł Trembles, czyli drżeć. Tak mówi Google. Myślę, że fajniej, choć oczywiście nie oceniamy książki po okładce, nie oceniamy też książki po tytule. Musicie sprawdzić to sami. A jedna osoba z Was będzie mogła to sprawdzić sama, ponieważ wydawca wysłał mi 2 egzemplarze. Czyli mam 1 do oddania. No po co mi 2? Zatem chętnie oddam ten 1 egzemplarz. Pod koniec odcinka, tak, będę taką małpą i Was troszeczkę przytrzymam tutaj. Pod koniec odcinka podam szczegóły, jak można tę książkę otrzymać. Tymczasem
Opowiem Wam jedną z historii Max Kysa i zrobię to własnymi słowami, a jako, że Max Kys jest Francuzem, to wybrałam francuską historię i francuskiego seryjnego mordercę. Vincenzo Aiutino się nazywał ten pan. Czy słyszeliście o nim? To w ogóle zabawne, bo wrzuciłam to imię i nazwisko również do translatora i wyszło mi z włoskiego, bo Vincenzo istotnie był sycylijskiego pochodzenia, także Google tutaj trafiło. Vincenzo Aiutino oznacza Vincenty pomóż, bo Aiutino to oznacza wsparcie. No, co jak co, ale on nie był skory do pomocy, raczej na odwrót, to on o pomoc prosił, ale nie, że jej potrzebował, to był tylko podstęp. Jeżeli kojarzy Wam się to z Tedem Bundym, to brawo Wy, znaczy, że macie naprawdę hopla na punkcie True Crime. Więc co, nic nowego pod słońcem, podstęp stary jak świat. Ale zanim przejdę już do sedna tej opowieści, to jeszcze muszę Was przeprosić. Wybaczcie mi z góry za kaleczenie języka francuskiego, zwłaszcza przepraszam Martę, która wspaniale biegle posługuje się tym językiem. Uważam, że jest to przepiękny język istotnie, bardzo romantyczny, bardzo piękny, brzmi jak muzyka, ale ja nie znam tego języka. Choć mój dziadek był pochodzenia francuskiego i biegle posługiwał się tym językiem, to ja nigdy się go nie nauczyłam. Żałuję tego bardzo. Być może dlatego, że mój dziadek zmarł, jak byłam mała. Nie zdołałam się od niego tego nauczyć i tak mi to przepadło. A dzieci chłoną języki jak gąbka, zatem zawsze warto jest inwestować w rozwój dziecka w tym zakresie. Mój akcent i moje odczytywanie nazw to będzie rzeź absolutna. No ale czego się spodziewać po osobie, która umie powiedzieć tylko, że m'appelle Claude i to tylko dlatego, że ma obsesję na punkcie przyjaciół. Zatem, pardon my French, je ferai de mon mieux. Czyli zrobię co w mojej mocy. Według Google'a. W książce ta opowieść, ten rozdział nosi tytuł Zaginione z Longwy. Vincenzo Aiutino to francuski seryjny morderca, nazywany człowiekiem 50 spraw, ale nie pytajcie mnie dlaczego. Nie doszłam do tej informacji, nie wiem dlaczego jest nazywany człowiekiem 50 spraw. Prawdopodobnie tyle mu się nazbierało, bo jak zaraz się sami przekonacie, to facet miał całkiem niezłą kartotekę. Już od maleńkości przejawiał swoisty talent do brojenia. I szkoda, że nie zakończył na takim właśnie brojeniu dziecięcym, tylko przeszedł już do tych najmocniejszych dział, wyciągnął te najmocniejsze działa i ostatecznie został skazany za 3 morderstwa w gminie Longwy. Dostał dożywocie 6 marca 1998 roku, przy czym przez 18 lat nie mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe, no ale nie uprzedzajmy faktów, tak? Bo najpierw musimy o jego dzieciństwie, bo to jest bardzo ciekawe, zawsze nas to interesuje, prawda? To Vincenzo urodził się w Szwajcarii 10 marca 1970 roku. Był zaniedbywany przez swojego ojca. Znamy to, znamy tę historię. Jakby kopiuj, wklej to wszystko. Domenico miał na imię ojciec Vincenzo. On był masonem z Sycylii i był niezłym skurwielem. Autentycznie. Jak czytałam o dzieciństwie Vincenzo, to miałam ciary na plecach. Vincenzo urodził się w Zofingen w ogóle, w małym średniowiecznym miasteczku w Dolinie Wiger w Szwajcarii i jego ojciec go wtedy nie uznał. On miał swoją rodzinę już we Włoszech, on miał w dupie synka, więc nawet nie uznał go jako swojego syna. Ale mimo to Vincenzo dorastał w totalnym zauroczeniu swoim ojcem. Patrzył na niego jak na autorytet, szanował go i cały czas zabiegał o jego względy, o jego akceptację, której w sumie nigdy nie otrzymał, co jest bardzo smutne. I bardzo możliwe, że to doprowadziło tego chłopaka do skręcenia w bardzo złym kierunku. Pomimo tego, że Domenico nie uznał swojego syna, to rodzina mieszkała razem, co jest jeszcze dziwniejsze dla mnie. Oni wszyscy mieszkali na kupie i w końcu opuścili Szwajcarię, aby osiedlić się w Belgii. I tam Vincenzo dorastał. Kiedy miał 5 lat, to chłopak był świadkiem kazirodczych stosunków między jego ojcem a jego siostrą. Czyli tak, Domenico gwałcił 7-letnią wówczas siostrę Vincenza na jego oczach. Sam Vincenzo powie o tym krótko. W rodzinie nie rozmawialiśmy o tym. No, wcale mnie to nie dziwi. No to nie jest raczej temat, który porusza się przy karpiu.
Nikt o tym nie wiedział. To wszystko wyszło dopiero po aresztowaniu Vincenzo i po tym, jak go przemaglowali psychiatrzy i psycholodzy i policjanci śledczy. Dopiero wtedy to wyszło, więc nie rozmawiali przy schabowym ani o tym, co się dzieje w rodzinie, ani w ogóle w zasadzie o niczym. Vincenzo czuł się odrzucony przez ojca. Ojciec był dla niego surowy na tyle, że kiedy młody sikał do łóżka, co się zdarza dzieciom, zwłaszcza dzieciom niekochanym, dzieciom porzucanym, dzieciom, które mają przeróżne traumy i problemy, jak chociażby to, że były świadkami związków kazirodczych ojca ze swoimi dziećmi, to jest to całkiem logiczne, że może się tak zdarzyć, że będą sikać do łóżka. A zatem, kiedy Vincenzowi się to zdarzało, to ojciec kazał mu jeść ekskrementy. Tak. Kazał mu jeść odchody. Dobry tatuś, co? W końcu Vincenzo podpalił mieszkanie i zrobił to po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Niestety w czasie tego pożaru bardzo mocno ucierpiała jego siostra, która przeżyła, uspokajam, przeżyła, tyle że do końca życia miała nosić pamiątkę po tym pożarze na swoim ciele. To podpalenie było punktem przełomowym w życiu Vincenza, ponieważ kiedy już raz wszedł na ścieżkę zbrodni, to nigdy już miał z niej nie zejść. Człowiek 50 spraw, co nie? Jako dzieciak wyróżniał się samymi złymi rzeczami. Był zadziorny i dużo kradł. Nie nawiązywał przyjaźni. W zasadzie on nie zapraszał nikogo do domu, ale też nikt jego nie zapraszał do domu, ani na urodziny, ani na kinderbale. No, sorry. Nie miał przyjaciół, nie miał towarzystwa. Kiedy miał 12 lat, zainteresował się piłką nożną i grywał co niedzielę na stadionie miejskim. Jeśli uśmiechacie się teraz i myślicie, wreszcie poznał przyjaciół, wreszcie został zaakceptowany w grupie, to się mylicie, bo w czasie przerw po prostu obrabiał kolegom kieszenie w szatni. Kiedy miał 15 lat, poszedł na staż zawodowy, pracował na budowie wtedy i dał się pokazać jako ekshibicjonista. Nie wiem, jak to określić po polsku. Flasznął kobiecie, pokazał kobiecie swoje nagie 15-letnie ciało i został na krótko przyjęty do zakładu psychiatrycznego. To było w 1985 roku, tak? I działo się to w Belgii. Tyle tylko, że szybko go wypuszczono z tego zakładu psychiatrycznego, nie otrzymał w zasadzie żadnego leczenia. Został też wywalony z pracy. Także kolejna kostka domina do tego całego rozpierdolu. W 1986 roku porzucił szkołę i zaczął kombinować. Żył z dnia na dzień, dokonywał różnych przestępstw, między innymi seksualnych. Kiedy miał 18 lat, został oskarżony o napaść na nieletniej, seksualną napaść. Groziło mu wówczas do 15 miesięcy więzienia. Nie odsiedział całego wyroku, a jeszcze na dodatek podczas pobytu w areszcie ożenił się. Jego wybranką była Marie Antoinette Kala, rozwódka, która miała małego synka. Ona była od niego starsza, miała 22 lata, była opisywana jako niedojrzała, jako kapryśna i w 1990 roku powiedzieli sobie tak. I jeszcze w tamtym czasie, kiedy miał 19 lat, to był 3 razy w więzieniu. Raz za usiłowanie rabunku z użyciem przemocy, raz za użycie przemocy w barze, czyli pobił się z kimś, i raz za napaść na tle seksualnym. Kiedy miał 20 lat, 2 razy siedział we Francji za napaść na tle seksualnym i zwiał do Belgii wtedy i wziął zakładników po raz pierwszy, bo taka historia się powtórzy w życiu Vincenza. Poszedł potem siedzieć. Jego życie przypominało taką karuzelę, tak? Raz w więzieniu, raz poza więzieniem, raz w więzieniu, raz poza. Totalna recydywa i zero wsparcia psychiatrycznego, zero leczenia. Kiedy wychodził z więzienia, to pracował u ojca na budowie, ale przede wszystkim działał na czarnym rynku albo kradł, tak po prostu. No póki co jest to rzezimieszek, napastnik, ale nie morderca jeszcze. Niestety przechodzimy do tego najgorszego etapu działalności Vincenza, młodego Vincenza. Przechodzimy do 6 sierpnia 1991 roku. Wtedy to Isabelle Lenenan, 20-letnia akwizytorka, która pracowała w agencji pracy tymczasowej BIS w Longueuil, jak co dzień
Opuściła swoje miejsce pracy, aby zjeść obiad z przyjaciółką. Nie chciała marnować czasu na pójście do restauracji, czy może nie miała za bardzo kasy. Umówiła się z przyjaciółką, że po prostu zjedzą w samochodzie kanapki, a zatem Isabelle wyszła z pracy, pojechała na parking supermarketu Auchan w Mont-Saint-Martin. Przepraszam. I tam sobie zaparkowała. Podszedł do niej nieznajomy mężczyzna i zwabił ją na plac budowy nieopodal, tu koło parkingu, tu niedaleko. Powiedział jej, no słuchaj, mam do przeniesienia coś tam ciężkiego, pomożesz? A Isabelle, jako że była dobrą duszą, dobrą dziewczyną, powiedziała, spoko, pomogę ci, mam czas, mogę ci pomóc. I poszła z nim. Tam Aujutino najpierw pokazał się jej w całej nagiej swej okazałości i próbował ją zgwałcić. Ona stawiała opór, zatem zabił ją kilkoma uderzeniami żelaznego pręta. Po tym zabójstwie Vincenzo ukrył martwe ciało swojej ofiary w lesie Turpange, Jezu, w Belgii. To zaginięcie bardzo niepokoi rodzinę Isabelle. Rodzinę, która jest przekonana, że Isabelle nie uciekła z domu, nie wywinęła jakiegoś numeru, po prostu musiało się zdarzyć coś złego. Ale policja uznaje, że Isabelle była młoda, najprawdopodobniej zwiała, wróci, państwo się nie przyjmują, słyszymy takie historie non-stop, nie będziemy za bardzo sobie zawracać głowy i klasyfikują tę sprawę jako ucieczka z domu. Ojciec Isabelle, Bertrand, nie wierzy ani w tę ucieczkę. Po pierwsze, Isabelle była sumienna, miała swój rytuał. Tego dnia wybrała się na parking, żeby się spotkać z przyjaciółką. Tam miały zjeść kanapkę i pogadać, żeby nie marnować czasu i pieniędzy. Ale policja, pomimo tego, że wiedziała, jaki był plan dnia Isabelle, to nawet nie sprawdziła samochodu. Uznali tylko, że pokłóciła się Isabelle z narzeczonym, więc na pewno uciekła, ale Bertrand, jako że znał swoją córkę i wiedział, że nie zniknęłaby bez słowa, nie rzuciłaby wszystkiego, nie wyjechałaby w Bieszczady z dnia na dzień, postanowił zatem wziąć sprawy w swoje ręce i jedzie na ten parking. Jakby najprostsza rzecz na świecie. Pierwsza, która powinna przyjść do głowy policjantom, sprawdzić samochód. Zwłaszcza, że to było wszystko bardzo mocno rozplanowane przez Isabelle, tak? Zatem Bertrand przyjeżdża na ten parking i znajduje samochód Isabelle wciąż zaparkowany pod oszą, czyli nie mogła uciec bez auta, tak? Bertrand zauważa dwie rzeczy. Po pierwsze, na siedzeniu pasażera leży nieotwarta kanapka. Czyli co, kupiłaby kanapkę, zostawiła auto, zostawiła kanapkę i uciekła pieszo? Bez sensu. Jeśli ktoś planuje ucieczkę, zwłaszcza ktoś tak skrupulatny jak Isabelle, no to nie robi takich rzeczy, po prostu. Wyglądało na to, że Isabelle została przez kogoś zaskoczona, kiedy planowała spotkać się z kumpelą i przekąsić z nią sandwicha. Zostawiła to wszystko na chwilkę i miała zaraz wrócić. A druga sprawa, która jeszcze bardziej zaniepokoiła Bertranda, to koła. Były skręcone. A Bertrand od lat wbijał córce do głowy, by zawsze prostowała koła przy parkowaniu. Mogłoby nam się wydawać, że dobra, no zaparkowała, jakby nie ma co kruszyć kopii. Ale Bertrand wiedział, bo to on powtarzał córce do znudzenia. Przypominał jej, poprawiał ją. Cały czas ją dręczył tym. Isabelle, prostuj koła, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Ona przewracała oczami, ale poprawiała sposób zaparkowania, aż weszło jej to w krew, tak? Jak się nauczysz, tak później robisz zawsze, mechanicznie, machinalnie, bez zastanowienia. Więc ojciec Isabelle był przekonany na 100%, że tego samochodu nie zaparkowała jego córka. Do tego 10 sierpnia Bertrand znajduje torebkę Isabelle na tym parkingu, nieopodal miejsca, gdzie stał jej samochód. W końcu policja musiała zareagować, bo Bertrand zrobił za nich całą robotę, więc wreszcie zaangażowali do sprawy psy tropiące. Super, nie? Nie. Trop się urywa przy zbiorniku wodnym w pobliżu Mont Saint-Martin. I pytanie, czy Isabelle utonęła? Może jej ciało zostało wrzucone do wody? Cóż, sprawdźmy to. Wypompowują więc wodę z tego zbiornika, z wielkiego basenu sztucznego. Trwało to bardzo długo, kosztowało pewnie sporo pieniędzy, ale zrobili to. I niestety na marne. Przepadła jak kamfora. Nie było w tej wodzie ciała Isabelle. Poszukiwania w końcu ustały. Wbrew woli rodziny zaginionej, która była przekonana, że policja nie traktuje ich poważnie z uwagi na to, że pochodzili raczej z nizin społecznych, nie byli majętnymi ludźmi. 22 sierpnia policja zamyka
sprawę u siebie, a 21 września sprawę zamyka sędzia, bo ponoć ktoś widział Izabel w rejonie Metz. Cóż, jest dorosła, ma prawo zniknąć. Case closed. Ale tydzień przed zamknięciem sprawy przez sędziego Vincenzo nie próżnował. Oj nie, nie, on miał pełne ręce roboty. 13 września 1991 roku zaczepił 21-letnią kasjerkę Izabel Christophe. Tak, druga Izabel. Przypadek chyba to taki bardzo nieszczęśliwy. Izabel Christophe była kasjerką w tym samym supermarkecie Auchan w Mont-Saint-Martin. Ta sama lokalizacja, tak? Vincenzo zaprowadził Izabel Christophe do piwnicy na swojej budowie, gdzie ją zwabił. Tam ją zgwałcił, zaczął dusić i w końcu ją zamordował, uderzając żelaznym prętem. Morderstwo na początku było uważane za potencjalne samobójstwo, to policja wkrótce rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci Izabel Christophe z pobudek seksualnych, tak, że została ofiarą przestępstwa seksualnego. Przejrzeli wtedy akta przestępców seksualnych w regionie i zrobili to dlatego, że matka Izabel Christophe nalegała na to, aby wzięli sprawę na poważnie, nie potraktowali tego ani jako ucieczkę, ani jako samobójstwo, bo ona znała swoją córkę, tak samo jak Bertrand znał swoją. Ona rozmawiała z córką codziennie przez telefon i ona by wiedziała, no matki wiedzą. To, że nagle córka zamilkła, było bardzo niepokojące. 20 października, czyli kilka miesięcy później, dwóch myśliwych spaceruje sobie po lesie Turpange. Jezu, Turpange? I znajdują nagie ciało w zaawansowanym stadium rozkładu. Sekcja zwłok wykazała, że to ciało należało do Izabel Lenenan, do pierwszej ofiary Vincenza. Zostało zidentyfikowane głównie na podstawie biżuterii znalezionej przy zwłokach, co jest mega smutne. Dziewczyna zmarła z powodu pęknięcia czaszki spowodowanego uderzeniem żelaznego pręta w głowę. W końcu to odnalezienie zwłok w lesie skłoniło policję do zbadania czterech mężczyzn z regionu, którzy byli notowani jako przestępcy seksualni. Jednym z tych czterech mężczyzn był Vincenzo Aiutino. W tym czasie pracował jako murarz na budowie w pobliżu supermarketu. No hello! Zatem inspektorzy z policji w Nancy, w Nancy, chyba tak się to czyta, aresztowali Vincenzo, no ale kurde, no z braku dowodów musieli go wypuścić. Poza tym żona Vincenza, Marie Antoinette, pamiętamy o niej, dała mu alibi. Powiedziała, tak, tak, tego dnia, kiedy ta dziewczyna zaginęła na tym parkingu, to nie, nie, Vincenzo był ze mną, oglądaliśmy teleturniej. W końcu zwolnili Vincenzo po 10 godzinach aresztu. Nie było mowy wtedy o porównaniu odcisków palców, nie mówiąc już o DNA. 24 albo 25 lutego, bo w różnych źródłach różnie mówią, Vincenzo Aiutino przebił oponę w samochodzie swojej kolejnej, ostatniej już ofiary. Bernadette Bour to była 40-letnia pielęgniarka, czy tam przedstawicielka branży medycznej. Też dwie różne wersje znalazłam. No tak czy inaczej, była tego dnia w poczekalni u lekarza. Taki był przypadek wtedy, że Vincenzo również był w przychodni u lekarza i sobie ją zauważył i sobie zaplanował, że przebije jej oponę, przez co ona wyjdzie, zobaczy, powie, o, żeż, w mordę. A on jej powie, ja pani pomogę, proszę pani. Pomaga jej rzeczywiście zmienić to koło i następnie proponuje, żeby poszła umyć ręce w jego domu. No bo pobrudziła się tam, wiecie, tym błotem, smarem i wszystkim. I dziewczyna idzie do niego do domu umyć te ręce. On oczywiście zabiera ją do piwnicy, próbuje ją zgwałcić i następnie zabija ją żelaznym prętem. Ciało zostawia w lesie Bure d'Orval w pobliżu swojego domu przy ulicy Josefa Labego. To chłopak Bernadette zgłosił jej zaginięcie. Gdy wieczorem kobieta nie wróciła do domu z pracy, on się zaniepokoił, tak, i miał słuszność. Zgłosił policji, że Benia zniknęła i sam zaczął własne śledztwo, co jest niezwykłe w tej sprawie, że wszyscy zaczynają własne śledztwa, bo policja nie robi swojej roboty.
No ale tak to tutaj było. Chyba we Francji tak po prostu trzeba odwalić robotę za gliniarza. Więc przyjaciel Benny dzwoni do tego specjalisty, u którego ostatnio była Bernadette w Mont Saint-Martin, tak? Dzwoni do tego lekarza, lekarz przyznaje, tak, tak, była tutaj Bernadette. Pamiętam też, że był w tej samej poczekalni taki pacjent. On uskarżał się na zapalenie oskrzeli. Jak on się nazywał? Wiem, Vincenzo Aiutino. Więc przyjaciel Bernadety od razu dzwoni na policję i mówi, słuchajcie, mam nazwisko, sprawdźcie to, Vincenzo Aiutino. Jak w mordę strzelił. Ten sam koleś, który już się pojawił przy sprawie innego morderstwa, innego zaginięcia. Był przesłuchiwany, ale miał alibi wtedy, tak? Więc zanim policja się ogarnie, że trzeba tutaj cokolwiek zrobić, że wypadałoby podjechać do niego do domu, no to Vincenzo zwiewa z domu. Zaginięcie Bernadette Bur, jak już mówiłam, miało miejsce w pobliżu domu Vincenza przy ulicy Josefa Labego, więc policja decyduje się go aresztować, jadą tam puk, 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 a on nie otwiera drzwi. No nie mogą wejść, nie mają nakazu. Idą do sąsiadów, pytają o tego tam gagatka i sąsiedzi mówią, tak, tak, tego dnia po południu była jakaś kobieta u sąsiada, tak, odwiedziła go kobieta, ale nie wyszła jakoś z tego mieszkania. Więc gliniarze mówią, dobra, jego nie ma w domu, my się przyczaimy, poczekamy, zrobimy małą zasadzkę, no kiedyś przecież wróci, nie? I on wraca, ale zauważa ich stalkowanie, bo podejrzewam, że byli mistrzami w tym ukrywaniu się, więc ucieka samochodem z napędem na 4 koła i następnie odbywa się pościg godny Hollywood. Vincenzo pędzi ulicami za nim radiowozy. Wypuszczony zostaje międzynarodowy list gończy. Pościg trwa aż do granicy z Belgią. Vincenzowi udaje się przekroczyć granicę i rozpłynąć się na belgijskiej ziemi, jeszcze zanim ogarnięto ten międzynarodowy list gończy. Policjanci, którzy zostali przy mieszkaniu, w końcu dostają nakaz i wpadają do domu podejrzanego, wyważają drzwi, schodzą też do piwnicy, a piwnica, jak z horroru, skrywa makabryczną scenę. Pomieszczenie wyposażone w sofę, sprzęt hi-fi, ściany spływały krwią. Policjanci znaleźli też damski zegarek, sweter i żelazny pręt, również zbroczony krwią. On okaże się narzędziem zbrodni. 26 lutego 1992 roku belgijska policja w końcu aresztuje Vincenzo Aiutino w domu jego ojca w Aubange. Vincenzo najpierw twierdzi, że jest niewinny, później przyznaje się do zbrodni, do 3 morderstw się przyznaje, uczestniczy w wizji lokalnej, wskazuje miejsca ukrycia zwłok Isabel Christophe i Bernadette Bur, bo pamiętamy, że Isabel Lenenan została znaleziona w lesie przez myśliwych. Zatem te 2 kolejne ciała zostają znalezione 28 lutego 1992. I chłopak, który ma zaledwie 22 lata, zostaje osadzony w więzieniu Arlon. 8 kwietnia Vincenzo zmienia zdanie, wycofuje się ze swoich zeznań, mówi, to nie ja, to mój ojciec Domenico. Przez to opóźnił swoją ekstradycję do Francji, gdzie kary są surowsze niż w Belgii, więc miał coś na myśli tutaj, jak wycofał swoje zeznania. Rzeczywiście to opóźniło ekstradycję Vincenza do Francji, ale i tak zostanie poddany tej ekstradycji. Raz udaje mu się uciec z więzienia, bierze zakładników, ale nie ma dokąd pójść za bardzo, więc zostaje złapany tego samego dnia. No, po prostu geniusz zbrodni. Wraca do więzienia. 6 maja Vincenzo zostaje skazany na 2 lata więzienia za napaści na obyczajność popełnione w 1988. Skazanie ma miejsce w Belgii jeszcze, natomiast 6 stycznia 1993 Aiutino zostaje skazany przez sąd karny w Arlon na 3 lata więzienia za próbę ucieczki z wzięciem zakładników. Po apelacji jego wyrok zostaje zwiększony do 5 lat więzienia. W marcu 1993 jeszcze Marie Antoinette Aiutino została oskarżona o ukrycie zwłok i o danie fałszywego świadectwa, bo dała swojemu mężowi alibi na noc morderstwa Isabel Lenenan. 19 sierpnia 1993 roku Vincenzo zostaje wreszcie po 1,5 roku poddany ekstradycji do Francji, do więzienia w Metz i po ekstradycji
Ajutino znowu zmienia zeznania i tym razem oskarża swojego szwagra o te morderstwa. 12 stycznia 1996 roku Vincenzo Ajutino po próbie samobójczej poprzedniego dnia, no po prostu mega drama queen, Vincenzo zostaje zabrany z aresztu w Metz na rekonstrukcję, ale odmawia współpracy. Rodziny ofiar, z którymi wtedy też przeprowadzono liczne wywiady, wołają, że jest to skandal sądowy, bo Ajutino cały czas kombinuje i cały czas zmienia zeznania, tak? To wszystko po to, żeby opóźnić wydanie wyroku. No ale jakby Vincenzo, no możesz uciekać, ale nie uciekniesz. W końcu cię dorwą. 2 marca 1998, czyli 5 lat po ekstradycji, 6,5 roku po aresztowaniu, Vincenzo Ajutino staje przed sądem przysięgłych Cour d'Assises w Meurthe-et-Moselle w Nancy. Nie wiem, czy zrozumieliście cokolwiek. Jest sądzony na kilka dni przed swoimi 28 urodzinami. Eksperci psychiatrzy, którzy zajęli się wtedy nim, zdiagnozowali bardzo niespokojną osobowość u niego. Zdiagnozowali go jako nieuleczalnego psychopatę, który ponosi absolutną odpowiedzialność za swoje czyny. Ajutino tym razem po raz kolejny i ostatni zmienia zeznania. Przyznaje się tylko do zabójstwa Bernadette Bourre. I podczas pierwszego dnia procesu wyglądał w sumie dosyć schludnie. Młody, ciemnowłosy, spoko koleś. On przyznaje się do zabicia Bernadette Bourre, ale zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w zabójstwie dwóch młodych kobiet w wieku 20 i 21 lat w tym samym regionie w sierpniu i wrześniu 91. Choć wcześniej przyznał się do tych trzech morderstw oczywiście. Powiedział też tak. Wstydzę się tego, co się stało. Zacząłem zdawać sobie sprawę ze skali zniszczeń. Cierpię z powodu całego zła, które ja zrobiłem. Jakby... Gadaj zdrów, nie? Wywołał tym wzruszenie rodzin ofiar, które były stronami cywilnymi na tym procesie. Powiedział to wszystko spokojnym głosem. Raz też powiedział do prokuratora generalnego Charlesa Grimaldiego: pan rzecznik generalny odgrywa swoją rolę dobrze. Ma za sobą przecież 20 lat teatru. Więc ja nie wiem, czy on był miłym, czy nie był miłym facetem. Ja myślę, że po prostu był pokręcony zupełnie. W trzecim dniu procesu położył rękę na sercu i zaczął głośno współczuć rodzinom w bólu, na co Bertrand Lenenan wykrzyknął: przestań, przestań, nie widzisz, jaką krzywdę nam wyrządzasz? Ajutino dostał dożywocie 6 marca 1998 roku, przy czym minimalna kara pozbawienia wolności to 18 lat. On powiedział, że zainspirował go film Milczenie owiec, dlatego piwnica. Przyznał, że pod wpływem impulsu wyszedł tamtego feralnego dla Bernadety dnia z poczekalni u lekarza, żeby przebić oponę jej samochodu i żeby ją zwabić do siebie. Na te słowa żona Vincenza, Marie Antoinette, wykrzyknęła: musisz powiedzieć prawdę, obiecałeś synowi. Jeśli tego nie zrobisz, twój syn będzie rozczarowany. Już jest, nie powiedziałeś jeszcze wszystkiego. Jeden z kolegów z dzieciństwa Vincenza zeznawał na procesie i powiedział, że znał osobiście Vincenza. Nigdy nie był niewiniątkiem. Podpalił dom rodzinny. Wtedy jego siostra została ciężko poparzona. Nadal nosi ślady tych obrażeń. Taki był. Gdy tylko ktoś go zdenerwował, od razu chciał go skrzywdzić. Pod koniec procesu Vincenzo miał za sobą już 5 lat pozbawienia wolności, tak, bo to się wszystko, areszt też się wlicza. Zatem miał możliwość zwolnienia w 2011 roku. I wtedy pojawiły się takie plotki w prasie, że został zwolniony, co wywołało oburzenie. Całe szczęście okazało się to nieprawdziwe. Przebywa w więzieniu w Ensisheim. Najgorsze jest teraz, słuchajcie. Bertrand bardzo mocno przeżył śmierć. Wszyscy rodzice wszystkich tych dziewczyn, tych ofiar, bardzo mocno to przeżyli, ale akurat tutaj jest anegdota z życia Bertranda. On bardzo mocno to przeżył. To było dla niego straszne. I wyobraźcie sobie, że w ramach swojej kary Vincenzo musi wysyłać rodzinom ofiar przelewy. Odszkodowanie za wyrządzone krzywdy, tak? Tyle, że Vincenzo nie zarabia pieniędzy i ma bardzo niskie dochody. Zatem co miesiąc wysyła jakieś śmieszne kwoty. 15 centów, 7 centów, 3 centy.
czajcie to, co miesiąc. I ojciec Izabel Lenenan Bertrand wyznał w jednym z wywiadów, że to jest najgorsze. Bo to nie chodzi o pieniądze, tak? Tylko chodzi o to, że każda ta absurdalna kwota, która wpływa raz w miesiącu, przychodzi mu pewnie powiadomienie z banku albo na wyciągach z banku, ma tę śmieszną kwotę od Vincenzo Aiutino, od mordercy swojej córki i widzi tam te 7 centów i za każdym razem to mu przypomina o tragedii i rozgrzebuje te rany na nowo. Rodziny ofiar cały czas przecież żyją, cały czas cierpią z powodu tego, co zrobił im Vincenzo, a sam Vincenzo jakby niewiele się zmienił. W listopadzie 98 roku zaatakował kilku strażników więziennych, dostał dodatkowe 5 miesięcy. Splądrował też 4 cele w areszcie śledczym w Nosi, więc nie jest pokornym facetem. Jego żona została skazana na pół roku w zawieszeniu za ukrywanie dowodów i za dawanie fałszywego alibi swojemu mężowi. No i pytanie teraz do Was. Czy słyszeliście o tej historii? Czy Was zaciekawiła? No mnie zbulwersowała i zasmuciła jednocześnie. A poznałam ją właśnie za pośrednictwem tej książki. I chociaż za każdym razem, kiedy opowiadam Wam o tych zbrodniach i tych zbrodniarzach, to przeżywam tę historię, to jednak dawno żadna historia aż tak mnie nie poruszyła, jak ta z Francji właśnie, Francji, Belgii. Nie wiem, co jest w tej historii takiego, że tak bardzo mnie to poruszyło, ale jestem rozwalona emocjonalnie po tej historii. Nie wiem też, dlaczego to zrobił Vincenzo, co z tego miał i dlaczego nie czuję żadnej pokory. Jakby, ja wiem, że to niczego nie zmieni, ale kurde. Poza rozdziałem Zaginione z Longwy, dotyczącym historii Vincenza Aiutino, jest jeszcze 9 historii, w tym, jak czytamy od wydawcy. Wypad nad fińskie jezioro, który zakończył się tragicznie dla 4 nastolatków. Stali słuchacze mojego podcastu doskonale znają tę historię. Zawarłam ją w odcinku numer 49 na temat poczwórnego morderstwa nad jeziorem Bodom. To też było bardzo poruszające. No a poza tym w książce. Tajemnicze zniknięcie dziewczynki sprzed supermarketu, zamordowanie 3-osobowej rodziny bez jakiegokolwiek powodu. Ta książka to nie tylko kronika spraw kryminalnych, z których część po dziś dzień pozostaje nierozwiązana. To przyprawiające o dreszcz przerażenia historie, opowiedziane przez kogoś, kto doskonale wie, jak oddać atmosferę zbrodni i próbuje zrozumieć motywy. Taka prawda, no, napisane to jest bardzo dobrze. Na sam koniec przeczytam Wam jeszcze fragment książki, fragment historii, którą również mogliście poznać na moim kanale. Dajcie znać, czy kojarzycie, który to był odcinek i o kim. Więc to będzie też próbka dla Was pióra Maxkyza. W domu unosi się przyjemny zapach, zupa albo sos. Jakie to dziwne. I jak bardzo niepasujące do tego makabrycznego widoku. Czyżby ktoś spokojnie pichcił sobie obiad? To raczej niemożliwe. Ale Graham chce mieć czyste sumienie. Odwracając wzrok, przechodzi nad kałużą krwi, w której leży ciało z niemal odsłoniętymi jelitami i wchodzi do kuchni. Rzuca krótkie spojrzenie w stronę kuchenki, na której faktycznie coś się gotuje. Stół jest zastawiony. 2 talerze z nałożonymi warzywami. Ziemniaki, dynia, cukinia i kawałkami mięsa. Nietknięte. Graham podejrzewa, co znalazło się w menu. To zostawiam Wam jako zagadkę. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za to, że byliście, że posłuchaliście tej historii, że pozwoliliście mi na towarzyszenie Wam może podczas spaceru, może podczas zmywania, prasowania, chillowania. Naprawdę gorąco polecam tę książkę. Przypomnę tytuł: Morderca nigdy nie śpi. 10 prawdziwych i poruszających historii kryminalnych. Odpowiednie info znajdziecie w opisie do tego odcinka. No i właśnie, jeśli bardzo chcecie już teraz otrzymać tę książkę, to mam na zbyciu 1 egzemplarz. Słownie jeden, przypomnę jeden, bo wydawca wysłał 2 książki. Z przyjemnością się z kimś podzielę. I teraz, co trzeba zrobić, aby dostać książkę? Otóż, egzemplarz otrzyma ta osoba, która skontaktuje się ze mną poprzez komentarz na YouTubie, wiadomość na Facebooku, na Instagramie, na blogu, na mailu. Jakby sami wybieracie sposób kontaktu ze mną, jak Wam wygodnie. I ta osoba, i osoba, która się ze mną skontaktuje i podrzuci mi temat na podcast, a znacie mnie już trochę, wiecie, co mnie kręci,
macie teraz okazję pogrzebać trochę i znaleźć coś, o czym sami chcielibyście posłuchać. A tradycyjnie wszystkie linki do kontaktu ze mną znajdziecie w opisie i wybierzcie sobie ten sposób, który jest dla Was odpowiedni i napiszcie do mnie, zgłoście jakiś temat. Macie czas do północy 16 grudnia i ta osoba, której pomysł spodoba mi się najbardziej i który zrealizuje jeszcze w tym roku, dostanie pod choinkę książkę ode mnie. Na mój koszt oczywiście. To jak? Deal? Czekam na Wasze pomysły. Trzymajcie się cieplutko, uprawiajcie hygge. Mam nadzieję, że uda mi się poskromić nie mój sprzęt i że uda mi się reanimować stary i wyciągnąć chociaż zdjęcia. A także oryginalny dżingiel do tego podcastu, bo to, co dzisiaj puściłam Wam, to jest zesztukowane z innych podcastów moich. No i po co ja sobie o tym przypomniałam, no? Ale mam nadzieję, że zmiana sprzętu nie wpłynęła na jakość, może poza moim narzekaniem, i że dobrze się bawiliście przy słuchaniu. Trzymajcie się ciepło raz jeszcze, bądźcie bezpieczni, a wydawnictwu Feria Science bardzo serdecznie dziękuję za możliwość przeczytania książki Max Kyza pod tytułem Morderca nigdy nie śpi. 10 prawdziwych i poruszających historii kryminalnych. Pa, pa!